Jestem zszokowany. To jest jeden z najlepszych odcinków Star Wars w telewizji, jaki kiedykolwiek dostaliśmy. Po prostu niesamowity. I nie mówię tu o punkcie widzenia lore, ani nawet o fabule, ale o tym, jak wszystko się połączyło. Uprzedzam, że w tekście mogą pojawić się wulgaryzmy, ale do chuja pana. Pierwsze dwa filmy, jakie zrobiłem na ten temat, powinienem wyjebać do kosza i spalić się ze wstydu. Albo na chłodno przemyśleć temat i jeszcze raz to obejrzeć. Telewizyjne Star Wars naprawdę poczuło się jak prawdziwa wersja Gwiezdnych Wojen, którą wszyscy kochamy. I nie mówię tego w negatywny sposób, bo uwielbiam Mandalorianina, a otwarcie i finał drugiego sezonu prawdopodobnie były bardziej pamiętane niż pierwsze odcinki Ahsoki, ale cholera. Ten odcinek po prostu trafił z tempem, walką, efektami wizualnymi. Wszystko było na wyższym poziomie niż przez cały ten czas i wybrali niesamowity moment, żeby to zrobić. Ten serial poszedł w naprawdę ciekawym kierunku. Porozmawiajmy o ważnej rzeczy, zakończeniu. Ahsoka podróżuje do świata między światami i spotyka młodszego Anakina Skywalkera. Powiem, że chciałbym, żeby wybrali normalnego Haydena, tak jak zawsze wyglądał, ale nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Spójrzcie na jego biodro. Nie ma miecza świetlnego Anakina. Ma Vadera. Jestem naprawdę zainteresowany, jak się to potoczy. Jaka jest to manifestacja Anakina? Czy to jest prawdziwy duch Anakina? A miecz odzwierciedla fakt, że nie jest już taki, jak przedtem po wszystkim, co zrobił. Ogólnie rzecz biorąc, chcę przejść przez ten odcinek chronologicznie i wyrazić swoje myśli. Już wspomniałem, że jakość ujęć, zdjęcia, oświetlenie, wszystko było świetne. Udostępnili fragment na Twitterze i bałem się, że odcinek będzie naprawdę ciemny, ale okazał się przepięknie oświetlony. Uważam też, że nastąpiła dość znacząca poprawa w dialogach. To może być spowodowane tym, że mieli mniej czasu na rozmowę, ale Ahsoka miała trochę więcej czasu, żeby naprawdę wyrazić emocje i radzić sobie z bardziej emocjonalnymi treściami. Uważam, że to było świetne. Myślę, że Hwang naprawdę się wykazał na początku odcinka, kiedy załoga nie mogła skontaktować się ze swoimi przyjaciółmi, rebeliantami, z powodu problemów z komunikacją. To był najbardziej rebeliancki wątek w stylu Star Wars. Jego mały pojedynek był po prostu doskonały. Wiem, że niektórzy mogą narzekać, ale ten człowiek szkoli Jedi przez tysiące lat, więc oczywiście ma jakieś umiejętności, choć niewystarczające, żeby pokonać droida zabójcę, ale oddali nam ciekawy pojedynek. Myślę, że ta scena miała naprawdę zabawną logikę. Celowo wyłącza przewody, a potem zastanawia się nad faktem, że naprawdę cały jego wysiłek poszedł na marne. Potem oczywiście kilka wspaniałych ujęć floty. Wyglądają one tak dobrze. Udało im się sprawić, że te prawdopodobnie w pełni cyfrowe statki wyglądają jak modele z pierwotnej trylogii. I jestem tak podekscytowany, żeby je zobaczyć w akcji. Najbliżej dotąd była sekwencja z The Ghost i eskorta X-Wingów. Carson Tee był tam z jakiegoś powodu. Muszę przyznać, że biorąc pod uwagę, że wiemy, że współpracowali w pewnym momencie, jestem trochę zaskoczony, że Zepp nie został dołączony do tej eskadry. Jeśli ktoś miałby pomóc w uratowaniu Sabine i Ahsoki, to pewnie Zepp chciałby się przyłączyć do tej misji. Od tego momentu cała atmosfera i ton odcinka były bardzo filmowe i bardzo stresujące, czy powodował on napięcie w powietrzu. Częściowo dlatego, że oczywiście jest tam zegar odliczający, który kiedyś zdradzi współrzędne hiperprzestrzeni, ale też jest poczucie nadchodzącej walki i nadchodzącej ciemności, które moim zdaniem było bardzo wyraźne. Myślę, że percepcja brutalności i niemal desperacji była bardzo dobra i zrównoważona. Jakby każda postać naprawdę sprzedawała fakt, że to jest teraz wszystko, co mają. Źli próbują rozpalić ląd, a dobrzy próbują go zgasić. Nie byłem rozczarowany Maro. Wyraźnie jakiś rodzaj magii Nocnej Siostry, która przypomina Inkwizytora z Tales of the Jedi. Podejrzewam, że dostaniemy wyjaśnienie w pewnym momencie, ale musi być jakiś powód, dlaczego nie produkują masowo tych stworzeń. I czekam na to wytłumaczenie. To wszystko dodaje tylko do oryginalności tego odcinka. Bardzo charakterystyczna wizualnie planeta, scena z Ahsoką patrzącą na Hengę z okiem na czele, a potem moja ulubiona walka w odcinku. Ahsoka kontra Balin. Balin musi być jednym z najfajniejszych złoczyńców w świecie Star Wars, nie licząc Palpatina czy Vadera.
Ma tyle mocy i wyraźnie opiera się na starożytnym, średniowiecznym rycerzu. Zarówno w swojej zbroi, jak i jak widzieliśmy w walce na miecze świetlne, pełnej wielkich, potężnych ciosów, z którymi Ahsoka ledwo sobie radzi. On płynnie przechodzi od obrony do ataku, zachowując przy tym relatywną mobilność. Po prostu jest niesamowity w pojedynkach i wprowadza w nich strach. Moim ulubionym ruchem, który zrobił, było zdecydowanie to obrócenie się i cios z powrotem po rzuceniu kamieniem. Jest to nadmiernie efektowne, ale wizualnie bardzo fajne. Ten pojedynek był oczywiście mieszany z końcowym etapem pojedynku Shin kontra Sabine. I tak, dla tych, którzy nie chcą, żeby moc była dostępna dla każdego i każdy mógł zostać Jedi, to pewnie spodobało wam się. I myślę, że to zgadza się z moją analizą, która mówi, że Ahsoka nie trenuje Sabine w pełni na rycerza Jedi, ale używa swoich technik, żeby wytrenować Sabine na kogoś, kto może osiągnąć coś więcej. Ogólnie pierwszy odcinek skupiał się na tym, jak Ahsoka uczy się nie próbować stać się kimś, kim nie jest, czyli Jedi, i ponownie akceptuje swoją mandaloriańską przeszłość, jak widzimy, strzelając z jej rakiet na nadgarstku, żeby przynajmniej tymczasowo pokonać Shin. Mimo wszystko bardzo podobało mi się zakończenie bitwy, gdzie można słyszeć, jak miecz świetlny trzeszczy pod ogromnymi uderzeniami Balina. Dostaliśmy kilka ciekawych informacji o postaci Sabiny, w tym fakt, że jej rodzina od czasów Star Wars Rebels zginęła, prawdopodobnie w działaniach Imperium przeciwko Mandalor, co jest dość smutne i pomaga zrozumieć, dlaczego tak bardzo chce odnaleźć Ezrę. Wizualnie było tak wiele świetnych momentów w ostatniej części odcinka. Oko Sajona wynurzające się spod chmur, statki Nowej Republiki unieruchamiane przez hiperstację. Ogólnie byłem naprawdę pod wrażeniem tego, co zrobili w tym odcinku. To zdecydowanie jedno z tych doświadczeń, kiedy czuję, że nieustannie patrzę na zegarek, żeby sprawdzić, ile jeszcze zostało czasu, bo nie chcę, żeby odcinek się skończył. Myślę, że w pewnym momencie Hara będzie musiała wrócić do Nowej Republiki i powiedzieć: hej, coś poszło nie tak. No i jeszcze coś, co mi się podobało, to jak potężny był ten skok w nadprzestrzeń, były ślady po nim, jakby została ona rozerwana. Nie jestem ogromnym fanem Jasona Syndulli, częściowo przez zielone włosy, ale bardzo podobała mi się jego wersja. Mam złe przeczucie co do tego. Tak czy inaczej, ten odcinek był dla mnie niemal 10 na 10, doskonałym odcinkiem, zdecydowanie mój ulubiony w całym serialu do tej pory. Mój ulubiony odcinek Star Wars od bardzo dawna, przynajmniej tego rodzaju Star Wars. W porządku, skoro omówiliśmy już wprowadzenie do czegoś większego, czym był odcinek 4, pora przejść do perełki, jaka się wydarzyła, czyli odcinku 5, który desperacko próbuje przyciągnąć widzów na Disney Plus po tym, jak zrezygnowało z subskrypcji ponad 11 milionów użytkowników. To naprawdę świetny czas dla fanów Star Wars. Czwarty odcinek Ahsoki zakończył się ogromnym zwrotem akcji, w którym pojawił się świat między światami i Anakin, co pozostawiło nas na kilka dni w dzikiej spekulacji. Wyraziłem swoje obawy co do tego, jak zostanie przedstawione to mistyczne miejsce, i cieszę się, że mogę powiedzieć, że pokochałem każdą sekundę tego odcinka. Wyraziłem także pewne rozczarowanie związane z efektami odmładzania postaci Anakina, ale nie wiem, co mi dokładnie przeszkadzało, ponieważ wyglądał świetnie w 5. odcinku. Być może to najlepsze odmłodzenie postaci, jakie kiedykolwiek widziałem. Indiana Jones i talizman przeznaczenia było imponujące, ale miało głos starszego Harrisona Forda. Hayden Christensen wyglądał i brzmiał niesamowicie, przypominając wersję postaci od Matta Lantera z Gwiezdnych Wojen, Wojen Klonów. Nie tylko moje obawy zostały rozwiane, ale 5. część, zatytułowana Wojownik Cienia, znacząco posunęła do przodu fabułę i emocjonalną podróż Ahsoki. Hera, Jason i Chopper odkrywają tożsamość Young w poszukiwaniu Ahsoki i Sabiny. Na szczęście szybko wracamy do świata między światami i dostajemy nawet kilka odpowiedzi, których chciałem się dowiedzieć. Wszystko jest na razie dość mgliste, ale myślę, że możemy spekulować, jak Ahsoka tam trafiła. Jak wiele fanów zgadywało, wydaje się, że podróżowała tam w momencie śmierci.
Nie sądzę, żeby całkowicie umarła, ale była w procesie przechodzenia do ducha mocy. Biorąc pod uwagę, że świat między światami jest połączony z mocą kosmiczną i jej własnym związkiem z tą sferą, można przypuszczać, że jej duch, energia życiowa lub cokolwiek innego trafiłaby tam. Myślę, że odcinek wyraźnie pokazuje, że Anakin to także duch, który pojawia się, by jej pomóc i, jak mówi, dokończyć jej szkolenie oraz zapewnić pewne zamknięcie. Nie jest cały niebieski i migoczący, jak jesteśmy przyzwyczajeni do widzenia duchów mocy, ale ponieważ to miejsce jest wewnątrz mocy kosmicznej, myślę, że mógłby się jej ukazać w dowolny sposób. Widzimy też, że sposób, w jaki się ukazuje, zmienia się w trakcie odcinka, co przypomina mi to, jak Anakin ukazywał się Luke'owi w powieści Cień Sithów. Myślę, że istnieje pytanie, czy cokolwiek z tego jest prawdziwe. Czy to wszystko może być po prostu snem Asoki, gdy jest blisko śmierci? Uważam, że to pozostawimy interpretacji widzów. Ja wybieram wierzyć, że wszystko to się wydarzyło, zwłaszcza, że Jason mógł usłyszeć lub wyczuć walkę na miecze świetlne za pomocą mocy. Ale naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest prawda, czy nie. Asoka znalazła to, czego potrzebowała, czyli zamknięcie i oczyszczenie. Czy to za pomocą mocy, czy na własną rękę? Nie ma znaczenia. To trochę jak Incepcja, która stawia podobne pytanie. Ludzie mogą znaleźć znaczenie i rozwijać się poprzez marzenia lub opowieści tak samo dobrze, jak przez własne doświadczenia. Nie ma znaczenia, jak dana lekcja jest przekazywana. Ważne jest, że zostaje przyswojona, jak powiedział Anakin. Nigdy nie jest się za starym, żeby się uczyć. Spędziłem naprawdę dużo czasu na rozważaniach nad otwierającymi ujęciami świata między światami. Absolutnie nie spodziewałem się, że Anakin i Asoka stoczą pojedynek w tym odcinku, ale to jest jeden z tych momentów, kiedy cieszę się, że się myliłem. Najlepsze walki na miecze świetlne zawsze opierają się na emocjonalnych stawkach, a Asoka dosłownie walczy o swój duch, pracując nad swoją tożsamością jako Jedi i pragnieniem bycia czymś więcej niż żołnierzem, jednocześnie walcząc przeciwko mężczyźnie, który ją szkolił na żołnierza. To jest doskonałe. A Hayden wygląda tak dobrze na tych ujęciach, jakby pochodziły prosto z 2005 roku. Dostajemy zabawną wzmiankę o senatorze Organie, który próbuje osłonić Herę, a Jason przekonuje, aby zatrzymała się na chwilę i posłuchała pojedynku toczącego się w świecie ducha i słyszy ich. Uważam, że ta scena doskonale nawiązuje do tego, że każdy może czuć moc, jeśli jest dla niej otwarty, co jest tem, który ten serial stawia od pierwszego odcinka. To zawsze była filozofia George'a Lucasa w Star Wars, ale z czasem trochę się zagubiła. Cieszę się, że jest to tu tak wyraźnie zilustrowane. Podoba mi się również, że Jason odgrywa kluczową rolę w fabule tej historii. Długo czekaliśmy, żeby dowiedzieć się więcej o nim i cieszę się, że nie jest obserwatorem. Ten chłopiec jest w stanie przebić się przez niepokojące myśli swojej matki, żeby pomóc jej prawdę. Carson Teva to tak, jak sobie wyobrażam całą widownię tego serialu, która nigdy nie oglądała Wojen Klonów ani Star Wars Rebels. Myślę, że serial dobrze radzi sobie z równoważeniem nowych informacji dla nas, którzy to oglądamy, jednocześnie dostarczając to, co inni widzowie muszą wiedzieć. Czekaliśmy na wzmiankę o kananie Jarrusie i teraz ją dostaliśmy. Po prostu musieliśmy być cierpliwi, bo dla widzów, którzy znają tylko filmy, byłoby to zbyt wiele, żeby naraz dostarczyć pełnej historii każdej postaci ze Star Wars Rebels. Wracając do świata między światami, pojedynek między mistrzem a uczniem trwa dalej. Ich kłótnie sprawiają wrażenie dialogu wyjętego wprost z Wojen Klonów. Mówiąc o Anakinie, to on przenosi ją w czasie lub w jej wspomnienia lub coś w tym rodzaju, gdzie widzimy młodą Asokę na jej pierwszych dniach, jako padawan. Hayden nadal wygląda niesamowicie. Jego włosy są idealne. Jego zbroja wygląda świetnie. Nie wiem, co to jest, ale od dawna chciałem zobaczyć tę zbroję, live action. A także Rexa, którego dostajemy dwukrotnie w zbroi fazowej pierwszej i drugiej. Chociaż to wszystko jest niesamowite. Naprawdę dowiadujemy się, co dręczyło Asokę prawdopodobnie od czasu zakończenia Wojen Klonów. Boryka się ze swoją tożsamością jako Jedi i rodzajem dziedzictwa, które pozostawi po sobie.
Gwiezdne wojny Jedi Survivor dobrze to ujął, kiedy widzimy, że Cal Kestis ma podobne problemy. On i Ahsoka nigdy nie służyli zakonowi jako strażnicy pokoju. Większość ich doświadczeń polegała na tym, jak być bronią. I niczym więcej. Głównym zmartwieniem Anakina jest utrzymanie swojej padawan przy życiu. Przynajmniej z perspektywy Ahsoki w tych wspomnieniach. On mówi, że musi nauczyć się walczyć, w przeciwnym razie umrze. To wydaje się spójne z faktem, że Anakin skupia się na bezpieczeństwie tych, których kocha. Przede wszystkim z perspektywy Ahsoki w tych wspomnieniach. Myślę, że ich szkolenie w serii Wojen Klonów było znacznie bardziej złożone, ale znowu mogę zrozumieć, dlaczego Ahsoka obawia się, że jedyną rzeczą, jaką może kiedykolwiek być, jako Jedi, jest wojownikiem i wie, dokąd to doprowadziło Anakina. Następnie przenosimy się nieco w przód, do oblężenia Mandalore, ostatniej dużej bitwy Ahsoki w Wojnach Klonów, nie licząc jej walki o przetrwanie po rozkazie 66. To jest kwintesencja jej jako wojownika, którego wyuczył Anakin. Fajnie jest zobaczyć Mandalorianinów Maula i inne rzeczy, ale jeśli mam mały zarzut do tych sekwencji, to wszystkie te mgły i zamglenia. Rozumiem, że to wszystko są mętne wspomnienia Ahsoki, ale myślę, że byłoby fajnie naprawdę zobaczyć Mandalore i Ryloth. Ale zakładam, że mając Anakina i tak dobrze go odmładzając, znaczną częścią budżetu na ten odcinek, a może nawet cały sezon. Ahsoka wyraża swoje obawy, że tak samo jak jej mistrz, pozostawi tylko dziedzictwo ciemności i zniszczenia. Widzieliśmy to w jej wystąpieniach w live action dotąd, że ulega swoim lękom. Odeszła od Sabiny, odmówiła szkolenia Grogu, jej obawy, że ciemność Anakina przeszła na nią, utrzymywały ją w stanie zastygnięcia. Jak już mówiłem w zeszłym tygodniu, znajduje się w miejscu, gdzie zakłada, że zawsze stanie się to, co najgorsze, zamiast mieć nadzieję na to, co najlepsze. Szybko myśli, że Traun wróci i poszukiwanie Ezry jest bezcelowe. Jej pojedynek z Anakinem kończy się, gdy zdobywa przewagę nad swoim mistrzem i ma okazję go zabić. Uwielbiam, jak jej oczy na chwilę błysnęły na czerwono, gdy rozważała swoją decyzję, ale ostatecznie zdecydowała się odrzucić miecz świetlny, podobnie jak Luke w Powrocie Jedi. Uważam, że to jej moment przebaczenia dla Anakina. Moment zrozumienia, że tylko dlatego popełnił straszne rzeczy. Nie oznacza to, że ona podejmie te same decyzje, ale także uważam, że to przebaczenie za to, że nauczył ją być wojownikiem ponad wszystko inne. W tym momencie odrzuca myśl, że jest tylko narzędziem. Mogła zniszczyć swojego wroga, ale zamiast tego decyduje, że może żyć jako swoja własna wersja Jedi. Nie ma już mistrza, ani zakonu, który mówi jej, co oznacza bycie rycerzem. Teraz może sama zadecydować, jak to wygląda dla niej. Ciekawe, jak bardziej casualowa publiczność przyjmie tę bardzo dziwną historię. To najdziwniejsza opowieść, jaką widziałem w live-action Star Wars i uwielbiam to. Jestem również bardzo podekscytowany, że historia wkrótce zawita do odległej galaktyki, gdzie czyha tron. Przy okazji uważam, że ważne jest, że flota Nowej Republiki przybyła na Cetos w trakcie tego odcinka. To niewielka flota, ale zakładam, że przed zakończeniem serialu zobaczymy ich w akcji. Dużo słyszeliśmy o Trawnie, ale dla osób, które nie oglądały Gwiezdnych Wojen Rebeliantów, ani nie czytały żadnych książek o Trawnie, ważne jest, aby przedstawić go jako rzeczywiste zagrożenie. Dlatego podejrzewam, że finałowy odcinek może zakończyć się jego powrotem na Cetos. Może przybyć na uszkodzonym niszczycielu gwiezdnym, a trzy nowe okręty Nowej Republiki uważać go będą za łatwą zdobycz, ale on może ich pokonać dzięki taktyce, na którą nie są gotowi. To byłoby podobne do sytuacji w świecie Harry'ego Pottera, gdzie nikt nie wierzył, że Voldemort może wrócić, dopóki go nie zobaczyli własnymi oczami. To stworzyłoby podstawę dla przyszłych opowieści. I byłoby trochę gorzkim zakończeniem, ale dzięki odzyskanej wierze Ahsoki, myślę, że zrozumie, że choć Traun jest niebezpieczny, to ona, Sabina, Ezra i reszta sojuszników mogą mieć nadzieję na pokonanie go, ale to tylko moje spekulacje na razie. Podsumowując, to był świetny, zwariowany odcinek. Miałem nadzieję, że Ahsoka stanie się dziwna i cieszę się, że tak się stało. Choć nie odpowiedział na wiele moich pytań, to w porządku, bo niektóre tajemnice powinny pozostać w świecie Gwiezdnych Wojen.
Jedyne negatywne odczucie, jakie mam po tym odcinku, to brak Balina i Sheeny. Kocham złoczyńców w tej serii, ale z Ahsoką dołączającą do nich w odległej galaktyce jestem pewien, że zobaczymy ich pod dostatkiem w trzech ostatnich odcinkach. Daj mi znać, co myślisz o Shadow Warrior w komentarzach. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, proszę polub ten film i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z naszymi materiałami na temat Ahsoki. Jak zawsze, dzięki za oglądanie i niech moc będzie z tobą.